przedmówcami. Mam nadzieję, że się nie zaczerwieni. I dzisiaj też mamy pewny debit pośród nas. And also we have debit among us. Mamy siostrę, pośród nas siostrę Anię Kraszewską. I siostra Ania jest przygotowana do tego. And she is prepared for that. Aby dzisiaj tłumaczyć naszego pastora z języka polskiego na język angielski. To translate our interpret, our pastor preaching to English. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że ona później pewnie mnie za to rozliczy. Ale nim zaprosiłem was i poprosiłem was, żebyście ją przywitali brawami. Sami to zrobiliście. Więc ona policzy się z wami wszystkimi, a ja mogę wrócić do domu spokojnie i jeść obiad. Kocham ten kościół, kocham was całym sercem. Dziękuję. Dziękujemy. Halleluja. To może zróbmy tak. Maybe let's do this. To więc proszę was o powstanie. Please stand up. A więc będziemy się modlić, aby to kazanie i to tłumaczenie było natchnione całkowicie przez Boga. We'll be praying that this preaching and this translation will be filled with God's and Holy Spirit. I żeby wasze serce było otwarte na to, co Bóg chce mówić do nas wszystkich dzisiaj. So your heart will be opened for this, what God wants to tell us today. Bo ja wierzę, to słowo, które Bóg mi dał, to jest słowo, które Bóg chce, abyśmy każdy z nas usłyszeli dzisiaj. I believe the word God gave me, that is the word He wants us to hear today. Czy mogliśmy się amen? Amen. Tak, Panie, dziękujemy Ci, chwała Ci, Ci oddaję za ten czas, który przed nami. I Panie, błogosławiam każde serce, które dzisiaj tu obecnych usłyszą to, co Ty chcesz. Tych, którzy Panie oglądają nas na żywo, aby również Panie zostali dotknięte i Panie, aby to wyzwanie, które dzisiaj usłyszymy, było Panie ku zachętą i także Panie, aby rozmyślić na tym wszystkim, jak chodzimy z Tobą. Dziękuję Ci, Panie Boże, że Twój Duch jest ten, który prowadzi nas. Twój Duch jest ten, który wyposaży nas i Duch Twój też jest ten, który napomina nas, jak mamy działać, jak mamy i co mamy czynić. Dlatego dziękuję Ci i chwałę Ci oddaję. Proszę, Panie, błogosław moją siostrę, która będzie tłumaczyła. Każdy, Panie, Ty, którzy będą usłyszeni to, co chcesz mówić i mi, Panie Boże, proszę Ciebie, aby to natchnienie, to namaszczenie, które jest nade mną, objawia się jeszcze coraz więcej mocny, aby Twój lud, który jest tutaj gromadzony, był tak błogosławiony, tak zachęcony i tak, Panie, doświadczył Twoją moc, aby każdy z nich mógł być, Panie, żywym świadectwem, że nasz Bóg jest wielki, amen, potężny, amen, żywym. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Proszę usiąść. Bless the sign, bless the preaching, bless the translation. So everyone who will hear this will be blessed and the sign will be blessed. And I pray that my anointment, which I have from God, will spread everywhere and to bless you. And sorry, I don't remember everything. It's all right. Dziękuję bardzo. Halleluja. Amen. Pytanie. Welcome. Pytanie. Question. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak bardzo kochamy to, co mówimy, że kochamy? Have you ever been thinking how much I love the things I say? I love. Bo ja ostatnio tak rozważyłem i myślałem o tym. Because I have been recently thinking about. I zwłaszcza jeśli chodzi o Boga. Especially when it was about God. A więc od razu zapytam was. So I want to ask you a question. Czy kochasz swojego Boga? Do you love your God? No i tak jak powiedzieliście, amen, halleluja. As you said, amen, halleluja. Co za pytanie w ogóle, które zadam, prawda? What's the question you ask? Ale dalej, a więc w związku z tym, chciałbym wam kolejne pytanie zadawać. So due to this, I would like to ask you another question. Na ile kochać swojego Boga dzisiaj? How much do you love your God today? Amen. Nie opowiadaj. Zastanów się i myśl, na ile kochać swojego Pana. Don't answer, but just think and consider how much you love your God today. Wiecie, często deklarujemy naszą miłość do Boga, ale czy nasze czyny potwierdzają te słowa? We often declare that we love our God, but does our deeds confirm that we love Him? Wierzę, że pamiętacie tych dwóch postaci w Biblii. I believe you remember these two people in the Bible. Samuel na zawołanie Boga opowiadał tak.
Samuel, when God called him, he answered this. Oto jestem. Mów, bo sługa twój słucha. Here I am. Please say because your servant is listening. Prorok Izak. The prophet Isaac. Na pytanie, na oczekiwanie Bóg powiedział tak. For the God's question he was waiting, he answered. Oto jestem, poślij mnie. Here I am, please send me. Tak jak tych dwóch wielkich postaci zostaliśmy napełnieni w Duchem Świętym. So the same that like those two people, they were filled with the Holy Spirit. A nie jak czytamy w Ewangelii, w duchu uczeni w piśmie czy faryzeusze. And not like we read in the Bible the Pharisees and the Bible scholars. Który żyje, mówią tak, mówią bowiem, ale nie czynią. They say they know, but they don't do deeds. Mam nadzieję, że dzisiaj nie tylko mówicie, ale działacie zgodnie z tym. I hope you don't just say, but you also follow and do the deeds. Na ile kochasz swojego Pana dzisiaj? How much do you love your Lord today? W New Testamencie, w Nowym Testamencie, pardon. W New Testament. Uczniowie Jezusa Chrystusa. The Christ disciples. Tacy jak Piotr, Andrzej, czy Jakub i Jana. Peter, Andrew, Jacob and John. Na zawołanie Jezusem porzucili wszystko, opuścili swoje życie, by pójść za Nim. For Jesus' calling, they abandoned everything and they followed Jesus. A więc opuścili swoje życie, aby całkowicie poświęcić się Jemu. They dropped their lives and they sacrificed all of themselves to follow the Jesus. W Ewangelii czytamy i następuje takich słów co do tego, gospel, że natychmiast porzucili, co robili i poszli za Nim. They just dropped their lives and they followed Jesus. Że zaraz opuścili miejsca i z kim byli i poszli za Jezusem bez zastanowienia się. They abandoned all their places and lives and they followed Jesus without any thinking. I powiem tak, na porządku waszego życia i wasze chodzenie z Bogiem. And I would like to say that in the beginning of your lives and your Jesus following. Także tak samo robiliście. You also did the same. Tak samo zrobiliście, że pozostawiliście wszystko, opuściliście swoje życie tylko, żeby być w obecności Bożej. You the same abandoned your lives and you dropped everything just to follow Jesus. Żeby czytać Słowo Boże. So to read the Bible. Żeby się modlić. So to pray. I się modlić, ponieważ kochaliście swojego Boga i deklarowaliście różne, wiele rzeczy co do Twojego Boga. You prayed and you declared many things because you loved your God. Nie tylko, że poszłeś na modlitwę, żeby tylko prosić Go, ale chciałeś uwielbiać, dziękować Go za to, co czynił w Twoim życiu. You didn't just go to the prayer because you wanted to ask God for something, but you also wanted to worship Him and declare how you love Him. Ale tak jak mówiłem, as I said, wy, także jak tych ludzi, byliśmy napełnieni Duchem Świętym. You also were filled with the Holy Spirit. Nie ducha faryzeusz, który mówią, lecz nie czynią. Not Pharisee spirit who says but do not deeds. Mimo to, że znali Biblię. Mimo to, że znali Biblię. Apart from, apart from they knew the Bible. Że czynili to wszystko, co było zapisane. They did everything which was written. Brakowało im jedno. But there was one thing missing. Pójść za Jezusem. To follow Jesus. Całkowicie. Entirely. I w Nowym Testamencie mamy historię, która zwraca nam uwagę, which, pays our attention, abyśmy my nie okłamywali samych siebie. Not to lie ourselves. Swoim podejściem, nastawieniem, our attitude, do służenia naszemu Panu. For serving to our God. I tym, jak bardzo kochamy naszego Boga. And how much we love our God. Naszego Pana. Our Lord. Czy niestety bardziej dalej nasze życie? Czy niestety bardziej nasze życie, niż kochasz swojego Pana? More than your love. Na ile dzisiaj kochasz swojego Pana? For how much do you love your God? W tej historii, pardon. In this story, wierzę, I believe. Hallelujah. Niech Bóg daje nam mądrość dzisiaj. Please, hallelujah, give us wisdom. Że Jezus również zaprasza nas ponownie. Jesus invites us again. Abyśmy zostawili wszystko. To abandon everything. Co robimy, co uważamy. Which we like, which we think.
że to mogę, a to nie. I can do this, I cannot do that. Ale poszli za Nim na całość. But to follow Him entirely. Oraz w tej historii Jezus skłoni nas. And in this story, Jesus will, skłoni nas tak samo, jak ten młody człowiek do myślenia. He will encourage us the same way as this young man for thinking. Czy zrobił wszystko, co powinien zrobić? If he did everything which he's supposed to do. Czy my robimy wszystko, co powinniśmy zrobić? Do we do everything which we're supposed to do? To nie będzie i to nie jest łatwa decyzja. It's not an easy choice. Ale słuchajcie, dzisiaj to jest jedyna droga do prawdziwego błogosławieństwa i wzrostu dla naszego kościoła. Także jak i Twojego. My and yours. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na to zaproszenie? Are you ready to answer that invitation? Mam nadzieję, że tak. I hope yes. Bo za chwilę przeczytamy tę historię, że Jezus Chrystus daje jedno pytanie, daje jedno warunek, żeby pójść na całość z Nim. Because in a minute we read the story when Jesus asked just one question. I Jezus, Bóg, Duch Święty wierzy, że Bóg chce was gotowy pójść na całość z Nim. And I believe that God and the Holy Spirit wants you entirely to follow Him. Bo jeśli tego nie zrobimy, if we didn't do this, zostajemy w miejscu. We'll just stay in one place. Dlatego zachęcam między innymi tak jak nasz brat zachęcił nas dzisiaj. That's why I encourage you today, the same as our brother encouraged. Przyjdźcie na to świątkowe spotkanie. Please come for the Thursday evening. To nie jest modlitwa tylko, że ktoś tam choruje, że ktoś tam coś tam. It's not just pray for sick people or something else. To jest po prostu nauczanie walki duchowej. It's the preaching of spiritual fight. Zdobywanie nowej grunty w naszym życiu i dla naszego kościoła również. Any new grounds in our lives and for our church. Bo bez tego without it, nie pójdziemy dalej. We'll not go further. I wiecie, jesteśmy armią Jezusa Chrystusa dzisiaj na tej ziemi. Amen? And you know we are God's army today on this earth. A więc oto to historia. Czytamy to o tym w Ewangelii Mateusza 19. Z 16 do wersetu 22. Matthew 16. No, no. 19. Werset 16 do 22. Matthew 19, verse 16. Przeczytamy. Znany, znajcie Państwo. Ale dzisiaj będziemy patrzyli na to inaczej. I oto ktoś wystąpił do niego i rzekł: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Jezus, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wyjść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: który ci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przysiągłem od młodości mojej, czegoś mi jeszcze nie dostaje. Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonały, posłuchajcie, co tam pisze, jeśli chcesz być doskonały, idź, przedaj, co posiadasz i rodzaj obogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Kwestia wyboru. Just then a man came up to Jesus and asked, teacher, what good thing must I do to get eternal life? Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments. Which ones? He inquired. Jesus replied, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbors as yourself. All these I have kept, the young man said. What do I still lack? Jesus answered, if you want to be perfect, and listen to this, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Hallelujah. Werset 22. Verse 22. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. And the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Tak jak czytaliśmy, ten młodego człowiek wykonał wszystkich tych przykazań.
As we have read, this young man did all the commandments. Ale jednak czuł, że musi zrobić coś więcej. But he felt he must do something more. Aby Bóg go przyjął. So God will keep him. Aby doświadczyć więcej Boga. To have more God. I jego mocy w swoim życiu. And his power in his life. On wie, ten młodzieniec wie i pragnie. Czuję tam do środku, że masz zrobić coś więcej, jeszcze coś. He feels inside him that he must do something more. Niż co zrobił do tej pory. Then he did for today. Że jest jeszcze coś więcej do zrobienia, by pójść dalej. There's something more to go further. Pójść dalej w relacjach ze swoim Bogiem. To go further with the relationship with God. I wierzę, że każdy go z nas tak ma. And I believe everyone has the same. Że gdzieś tam głęboko wie i czuje, że powinien jeszcze coś zrobić. Somewhere inside we feel that we need to do something more. Coś, co tylko ty czujesz, ty wiesz. Something you just feel and you just know. Że wiesz, że masz to poświęcić, że chcesz poświęcić to Bogu. You know that you need to sacrifice this to God. Że masz oddać całkowity Bogu. That you need to give something to God. Że masz oddać to, coś dokładnie, które ty i Duch Święty wie, że masz dać. But you need to give this exact thing which only you know and Holy Spirit knows. Słuchajcie, po prostu wierzę, że każdy z nas odczuwa, ma wewnętrzną potrzebę. Listen, I just believe that everyone has this internal feeling and need. Aby jeszcze część tego, co ma, that the part of you possess, albo co robi, or you do, poświęcić Bogu. Sacrifice God. Poświęcić Jezusowi. Sacrifice Jesus. Bo pragniemy, i chcę powiedzieć amen na to, i mam nadzieję, że tak jest w waszym życiu, bo pragniemy więcej doświadczyć Boga w swoim życiu. Because we desire to have more experience about God, and I believe we all say amen. Amen. Być więcej używany przez Niego. To be used more by God. Jeżeli tak nie masz, if you don't have this, znajdujesz się jak ten młodzieniec. You have in the same place like this young man. Że masz pragnienie, chcesz uczynać więcej, chcesz być doskonale, chcesz otrzymać to żywe, to życie wieczne. That you have this desire, that you would like to have this eternal life. Ale kiedy Jezus Chrystus, albo Duch Święty dzisiaj mówi ci, masz coś inaczej zareagować, robić, czynić. But when the Holy Spirit tells you that you need to react in a different way or to do different things, po prostu już wycofujesz. You just step aside. Albo nastąpi się taki, wiesz, wewnętrzny taki euforii, taki zachęty, taka siła. But or you feel this inside encouragement. Że nie no, tak Panie, na pewno to zrobię, o, od następny, nie wiem, niedziela, albo jutro, albo dzisiaj, już to czynię. Naprawdę tak będę robił. Oh Lord, for sure I will do this tomorrow or next Sunday. I will do different from tomorrow. I wtedy niestety wiele razy ludzi po prostu wycofują się od tego, co się sięgali. However, unfortunately, many people step aside from these things which they thought they would do. I tu jest nasz problem. And there is our problem. Dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa mamy pójść za Niego całkowicie. The Jesus Christ Church should follow him entirely. Na ile kocha swojego Boga? For how much you love God. Jeżeli myślisz, i za chwilę ja o tym powiem, że robiący pewne rzeczy to zadawala Boga, albo to należy ci wtedy błogosławieństwo w twoim życiu. If you think that you do things and it pleases the God, or you just owe things because you do something, if you think that. Jeżeli o tym myślisz, myślisz, że tak jest wystarczające. If you think it's enough. Jesteś w błędzie. You're wrong. To jest to samo zachowanie postawy, jak ten, który dostał jeden talent, zamiast to oddasz Ducha Świętego, żeby działać w tym talentem. It's the same that the man who received one talent and he should do something to multiply this. Ale zamiast tego, zamiast używać, albo oddać to w rękę Boga, w innym słowie, but instead of giving this to God, zakopał. He just buried it. Nie zakopaj talent, który Bóg ci dał. Please don't bury the talent which God gave you. I to nie jest talent, inaczej, że masz zdolność, coś do czego do zrobienia. Ja nie mówię o ten talent. It's not a talent like that you are capable of to. To jest to bogactwo, bo talent jest ten pieniądz, jest ten dynar, jest to wartość.
is the wealth, because talent was the coin, the money. To jest to zbawienie, to jest moc Ducha Świętego, który każdy z was dostał. Is the salvation which Holy Spirit and God gave you. To jest tak samo, co słyszeliśmy tydzień temu. Is the same we heard last week. Że Elijah był zwykłym człowiekiem jak ty, jak ja. Elijah was just a common man like you and me. Ale miał ten talent, który dostał od Boga, to było namaszenie Ducha Świętego, żeby działać na życie ludzkie, fizyczne i także duchowe. But the talent was the anointment to act for the physical reality and spiritual reality. I wiele razy jest tak, oczekujemy od Boga coś, żeby czynił nam. And many times we expect from God that He will act the way we want. I to definiuje, że ty będziesz bardziej wobec Boga zrobić coś dla Niego. And it defines that maybe you will do something for God. Niż nie. Then less. Ale to jest błędne. But this is wrong. Nie robimy coś dla Boga za to, co ja mogę dostać dzisiaj. We don't do things for God. In exchange, He will give me something. Ale ja robię coś dla Boga, bo zbawił moją duszę. Amen. But I will do something for God because He saved my soul. Umarł na krzyżu, martwystał dla ciebie. He died on the cross and He resurrected for you. I za to, i tylko o tym, i tylko za to, jeszcze raz powtarzam, za to On jest godzien otrzymać całe moje siły, całe moje dusze, całe moje myśli, żeby iść, pójść za Niego i służyć Mu tak, jak należy. And for this He is worthy to receive all my thoughts, all my life, all my engagement and everything. Hallelujah. Wracamy do tej historii. Let's go back to the story. Tak jak czytaliśmy wersy 21 i 22. Verse 21 and 22. Jezus kazał mu sprzedać cały swój majątek. Jesus taught him to sell all his possessions. Następnie powinien oddać pieniędzy biednym ludziom. Subsequently he should give everything to the poor. Bóg sprawdzał jego serce. God checked his heart. Jezus Chrystus sprawdził jego serce, na ile był gotowy pójść za Niego całkowicie, w pełne zaufanie, że On będzie błogosławił go więcej niż co posiadał. Jesus Christ checked his heart, how much he will follow him, and he will give away everything to follow him. Miał zostawić wszystko, co posiadał. He's supposed to leave everything which he possessed. Czynić tak, jak ci uczniowie apostołowie robili. Do everything the way the disciples did. Tak jak Jan, Jakub, Andrzej i tak dalej. As John, Jacob, Andrew, and etc. Gdyż Jezus tak, jak czytaliśmy. Jesus, as we have read. Zaprosił go, aby przyszedł i został jego pełnym, prawdziwym uczniem przewodniczącym. Jezus dzisiaj zaprasza ciebie. Jesus also invites you today. Czy mówisz tak na to zaproszenie? Answer, yes, for this invitation. Czy dalej dzisiaj usłyszysz kolejne kazanie? Or maybe you need to hear another preaching. I czekasz na następny niedziela być w kościele, bo tak wypada przychodzić do kościoła. And maybe you just wait for another Sunday to come to the church. I oczekujesz na to, co od Boga. Maybe expect great things from God. Oczekujesz coś od Twojego Boga w Twoim życiu w ciągu tygodniu czy następnego dnia. Maybe you expect something from God through the week. I także wyobrazić sobie, że wtedy, wow, kościół będzie super. O, żeby w naszym kościele naprawdę pokazała się chwała i moc Boża pośród nas. And maybe you imagine, only then the full glory will appear, maybe the great thing will be done. I myślimy, że tak pójdzie nam. And maybe you think that it will just go that way. Tak nie działa. It doesn't work like that. Jezus dzisiaj da Tobie zaproszenie. W Twojej ręce, w Twoim sercu. Jesus gives you the invitation to your hands, to your heart. Wiecie co? Jesteśmy przemęczeni za to, że prowadzimy życie, jak prowadzimy. No, we are exhausted because we run our lives the way we do. Wierzymy, bo świat, znaczy ten rozstęp, ten postęp, który jest w świecie. We believe that postęp. A postęp. Który jest w tym świecie, zasady funkcjonowania w świecie. We believe that the way world goes exists. Myślimy, że i to ma wpływ na nas i naszej propozycji, że łatwiej. We know that we have influence.
influence, that it impacts on us. I niestety idziemy zgodnie z tym torem, który świat kieruje wszystkich ludzi na tej ziemi. But unfortunately, we just go with this world by hand. A Jezus powiedział, nie martwcie się o niczym. But Jesus said, don't worry about anything. Nie martwcie się o niczym. Don't worry about anything. Problem jest taki, że my się zamartwiamy się. The problem is that we worry. Problem jest taki, że gonimy za ten świat, za te zasady, do pracy, za kupę i Bóg wie co, i Bóg wie co. The problem is that we chase the world, we chase the job, we chase the thing that the world offers. I to jest nasz problem. And this is our problem. Bo zamiast pójść, zadumać się tego i co Bóg przekazuje nam czynić zgodnie z Słowem Bożym. Because instead following the Holy Spirit and following God's commandments. Zamiast, żeby Duch Święty miał wpływ na nas. Because instead of Holy Spirit has impact on us. Pozwolimy światu mieć wpływ na nas. We just let the world have impact. A Jezus powiedział, zostaw to wszystko, idź za mną. Jesus said, please leave everything and follow me. I wtedy objawi się chwałę i moc mojego Ojca pośród was. And then your Father's glory will appear among us. I wtedy, kiedy czytamy, proszę się o cokolwiek i będzie wam dane. When we read, just ask anything and I will give you. Bo to nie jest tylko kwestia wiary, to jest kwestia też postawy, jak i jakie miejsce ma Bóg w swoim życiu, albo Jezus Chrystus w swoim życiu. It's not only faith, it's also attitude and the place which God has in your life. Hallelujah. Byłby bogaty w niebie ten człowiek, gdyby tylko był posłuszny Bogu. Jezusowi. Ale nie wykonał tego. But he didn't do that. Jaki bogactwo szukasz dzisiaj? What wealth do you look for in your life? Ten z tej ziemi, czy ten, który jest w niebie? The one from the earth or the one in heaven? On nie załapał. He didn't catch it. Obyś ty dzisiaj załapał. I hope you will catch it. Gdy, jak czytamy w Jakubie, werset 22, rozdział 1, Jakub 1, 22. Bądźcie z nas wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Nie zwódź się, dobrze mówię po prostu? Zwódź się, jak się mówi to? Samych siebie. Nie oszukajcie samych siebie. Nie zwróćcie, dziękuję. But be the doers of word and not only hearers, deluding your own selves. To, co jest, co Bóg mówi do ciebie dzisiaj. It's the thing God tells you. To jest, co Bóg mówi do mnie. It's the thing that God tells me. Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Be the doers, not only the hearers. Kościół Jezusa Chrystusa w Łódzce, nie słuchajcie tylko, czyńcie to, co słyszycie. This church of the Christ in Łódzka, please just don't listen, but also do. Bo wierzę i mówię tak, bo prawdziwy wierzący. Because I believe this and I say that true believer. To jest to ta dobra ziemia, tak po prostu? It's the good earth. To ten, kto słucha Słowa Bożego i przynosi owoc. Because the person who listens and also gives fruits. Bóg nie jest zainteresowany, że ty systematycznie przychodzisz każdą niedzielę i kiedy coś tam wypada, coś czynisz. Because God is not interested in that you just come to the church. Bóg jest zainteresowany w tym, God is interested in, że ty pójdziesz na całość z Nim. For you follow him entirely. Mówi, że kochasz swojego Boga. You say that you love your God. Jak kochasz kogoś, który jest blisko ciebie, zrobisz wszystko dla mnie. Because when you love someone who is close to you, you will do everything for this person. Nawet jeśli jesteś zmęczony, jeśli ta osoba, która prosi cię o czymś, ponieważ bardzo kochasz, bo nawet jeśli to jest w drugiej nocy, pierwszej w nocy, albo w trakcie pracy, czy po pracy, po prostu zostawisz to wszystko, idziesz i pomagasz danego człowieka. Even if you're tired, if the person you love asks you for something, you will do it anytime. At one in the night, two in the night, you will just drop everything and do something for them. Chyba, że trzeba śmieci wyrzucić do jutra. Maybe if someone tells you this, throw out the rubbish.
Nawet jeśli nie złożysz dziś obiad, trudno, bo ta osoba prosiła ci o czymś i ponieważ kocha się, idź zostawić ten obiad, idź się robić to, co należy. Even if you didn't eat your lunch fully, you just drop everything and go and do because just because the person you love asks you for this. I najlepiej jest tak, gdy ktoś jest słaby. But when someone is weak. Najlepszy jest spyt. The best thing is. Kiedy masz kogoś, który bardzo kochasz. If you have someone you love very much. I jest słaby. And he's weak. Robisz wszystko, żeby tylko pójść, żeby stał się lepiej i był zdrowszy, prawda? You do everything just to comfort this person and things will do better. I to szczególnie mamy taką relację z swoją żoną, z swoimi dziećmi, ten najlepszy przyjaciel. You have this relationship with your wife, with your husband, your kids. Albo najlepsze bracie, siostry, według ciebie w kościele, jesteś gotowy robić wszystko dla niej albo dla niego. Are the best brothers and sisters in church, you will just drop everything out and do everything for this person. Ponieważ się masz tą miłość do danej tej osoby. Because you have this love for this person. Przypomnijcie, albowiem Bóg tak umywał siadzie dla swojego syna, jednego rodzonego, aby każdy, który wierzy w nim, nie zginął, ale miał życie wieczne. And remember what we read in Jonah. That God so loved the world, so he gave his only beloved son, so the world, so the people will live and have eternal life. Bóg dał nam wszystko, co miał, najcenniejsze, żeby ty i ja mogliśmy być w jego obecności. God gave us everything and the most precious thing for him, for we, so we can have eternal life. Żeby być pojednany z nim. So we be reconciled with him. Co ty z tym robisz? What do you do with that? Na ile kochasz swojego Boga? How much do you love your God? Bóg nie chce tylko twoją ofiarę. God doesn't want only your offering. Czyli to, co ty możesz zrobić, poświęcić, albo decydujesz, ile możesz dla Boga, a ile dla ciebie. The things you can do, or you can sacrifice, poświęcić albo decydujesz, ile możesz dla Boga, a ile dla siebie. To decide how much you can do for God and how much you can do for yourself. On chce twój pełny oddanie, twoje posłuszeństwo. He wants your full commitment. A to jest to, co Duch Święty w głębi mówi do ciebie, da ci odczuć tam do środku, co powinieneś robić, poświęcić. And this is the thing Holy Spirit tells you what you should commit and what you should sacrifice to Him. Tak jak mówiłem, masz takie wewnętrzne pobudzenie. You have this internal feeling. Że po prostu chcesz, że pragniesz to zrobić, że wiesz, że masz dać, czy oddać ten obszar twojego życia jeszcze do Boga. That you should just know that you should sacrifice this area of your life for God. Masz taki monolog. You just have this monolog. Monologue. Masz taki wewnętrzny monolog. Że ja muszę to oddać, ja muszę to robić. Oh, I need to give this, I need to do that. I wiecie najważniejsze w tym wszystkim? And the most important thing is, ty myślisz, że to jest twój głos. You think it's your voice. Że ty tak myślisz, że tak decydujesz, że tak potrzebujesz. You think that it's your decision and that you need this. Ale zapominamy, że to Chrzcicie jest w trakcie mówienia do ciebie w tym momencie. We forget that Holy Spirit is talking to you. Duch Święty jest ten, który prowadzi nas. The Holy Spirit is the one who leads us. Jest ten, który prowadzi ciebie i dokładnie mówi do ciebie wewnętrzny głos, który mówi do ciebie, co masz czynić, ile masz czynić, co i nie. And the Holy Spirit tells you precisely what to do and what not to do. Hallelujah. Zrozum, że dzisiaj wierzy, że Bóg mówi do ciebie. Understand that God is telling you. Że nie chce tylko twoją ofiarę. Twoją ofiarę. Just your offering, To, co ty możesz robić, zdążysz robić. The thing you can do. Tak jak powiedziałem, że przychodzisz w niedzielę do kościoła. As I said, that you come to the church every Sunday. To jest dobrze. It's good. Ale to nie jest wystarczające. But it's not enough. Amen. Dzisiaj niestety wiele tylko zaliczają niedzielę. Unfortunately, today many people just checked the Sunday service. T-
Tak, oczywiście, tylko nie mówią, Panie, Ci kocham, ale dzięki Bogu i tak dalej. Mamy słownictwo wierzące, prawdziwe uśnie. Yes, of course, through the week they say, God, I love you. We have this Christian vocabulary. Jesteśmy jak ten sam młodzieniec. We are the same as this young man. Posłuchajcie, on wszystkie, on miał możliwość powiedzieć Jezusowi, ja wszystkie te przykazania uczynię. Lubię ich, żaden z nich nie lubię. Pomyślcie, jaki to był człowiek. Panie, przebacz nasze braki. Ten młodzieniec robił wszystko. Nie mógł kłamywać Jezusa. A gdyby kłamał, Jezus na pewno byłby inna narracja co do tej historii. He lied to Jesus. Jesus will tell, will have him different things for sure. A ten młodzieniec mówi, odkąd jestem, powiedzmy tak, pełny świadomy, czyni to wszystko tak, jak należy. And this man said, well, from the moment I was fully conscious and aware, I did everything you commanded. I my tak samo robimy. And we did the same. W tygodniu myślimy więc o Bogu, modlimy się, czytamy Słowo Bożego. Through the week we think about God, we read the Bible. I najważniejsze, niedziela zaliczona. And the most important thing, Sunday checked. Za mało. It's not enough. Amen. Zostaw to wszystko, pójdź sam. Leave everything, follow Jesus. Samuel, oto jestem. Mów, sługa Twoje, słucha Ciebie. Someone said, here I am, speak, your servant is listening to you. Isaac. Oto jestem, poślij mnie. Here I am, send me. To jest to. This is this. To jest ta wielka różnica. This is the difference. Mówimy o religijności, o praktykowaniu religii. We say about religion, about practicing religion. Mówimy o katolicy i sami wyznają to. We say about Catholics. I sami wyznają to. And they say it. Jestem wierzący, ale nie praktykujący. Wiecie, że to jest to, co dzisiaj jest w naszym kościele? Ogólnie mówiąc. Wiele ludzi są wierzący, ale nie praktykujący. Co jak ten młodzieniec? I my tak samo. O, chce Ciebie. Jako tego, który wypełni Jego wolę. As the one who will fulfill His will. Pragnąc. Desire. Wykonując. Do. Żyjąc. Live. Żyjąc nie tylko według tej księgi. Live not only following the, co nazywamy Biblię. The Bible. Ale każdego dnia, w każdym momencie w swoim życiu być prowadzony przez Jego Ducha. But in every moment of your life, He wants you to be led by His Holy Spirit. Bo okazuje się, jak ten młodzieniec możesz robić wszystko, co jest tam zapisane w Biblii. Because it occurs that you can do as this young man everything which was written in the Bible. Ale nie czynisz to, co Bóg oczekuje od ciebie. But there might be a situation that you will not do what God expects you to do. I to będzie problem. And this is a problem. Biblia mówi nam, jeszcze raz powtarzam. The Bible say, I will repeat it again. Ty, które Duch Boży prowadzą, są dziećmi Bożymi. The God's children are people who are led by Holy Spirit. I to znaczy that it means zbawienie. Salvation. Mieć dostęp do nieba. To have access to heaven. Do samego Boga. To God himself. Doświadczyć Go i Jego moc. To experience Him and His power. Czynić znaki cuda. Do signs and miracles. Że kiedy się modlimy, nastąpi. That when we pray, it will be true. Nasze życie, nasze rzeczywistości, nasz kościół, naszego miasta, Twoje rodziny się zmieniają. Our life, our reality, our church, our families will be changing. Halleluja. Potrzebujemy doświadczyć Boga na nowo. We need to experience God in a new way. Ale tylko Ojca w niebie. But this Father in heaven. Który jest pośród nas. Who is among us. On jest pośród nas. He is among us. Kiedy myślicie, On jest w chwale tam, gdzie jest, gdziekolwiek On jest, w tym niebie. When you think, He is in heaven, He is glory. I ma miliardy, miliardy, miliardy aniołów, które robią
to wszystko, co on każe. And he has billions, billions, billions of angels who just do everything he says. I on tak ukochał ciebie i mnie. And he so loved you and me. Że on dał nam wszystko, co potrzebujemy do pobożności, do życia. That he gave us everything what we need to have a Christian life. Co do życia? Macie pracę? Do you have job? Macie dom? Do you have house? Macie coś do jedzenia? Do you have something to eat? Masz gdzie spać? Do you have somewhere to sleep? Masz szał, który pozwoli, że czynisz i masz, co masz, na tyle, co masz dzisiaj? You have everything, so you can do everything what you do. To jest dzięki Bogu. It's thanks God. I to jest to wszystko, co potrzebujemy do życia. And it's everything we need to live. Co do pobożności? To have Christian life. Jedno najważniejsze rzeczy według mnie. The most important thing. Moc i namaszczenie Ducha Świętego w każdym z nas. Każdy z nas. Holy Spirit's power and anointment in every one of us. Wyposażeni na maks. We are equipped fully. Teraz kwestia jest, gdzie kładamy naszą wartość. Now the thing is, what is valuable for us? Nasze życie? Our life. Nasz dobrobyt tutaj na tej ziemi? Our wealth on earth. Czy nasze życie w Królestwie Bożego na tej ziemi? Or our life in God's kingdom on the earth. I błogosławieństwo, bogactwo tam. And blessed wealth up there. Młodzieniec nie załapał bogactwo, które mógł być i dostać. Jezus mówi nam i nauczy nas, nie kładajcie wasze, jak się mówi, wartości, pieniążki i tak dalej, na te dziurawe worki, które jest na tej ziemi. Jesus tells us and he teaches us, please don't put your valuables to these bags full of holes on this earth. Ale tam, gdzie nikt nie może okradać was. But up there, where no one can steal from you. Jak mówiłem wam wiele razy. As I said many times. Ludzi szaleją, robią wszystko, tylko żeby mieć jakiś tam pierścionek z diamentem i tak dalej. Z rubi. People get crazy just to possess this ring with diamond on the roi. Biblia mówi nam, że drogi tam w niebie są pełne kamienie, jak się mówi, wartościowe. The Bible said that the roads in heaven are filled with stones, with these expensive stones, like diamonds, gold. Tak jak chodzimy po tej posadzki, po piach. The way we just walk through this floor on person. Tam będziemy chodzili po diamenty, rubi, i safirze i tak dalej, i tak dalej. Up there we'll be walking on rubies, diamonds, sapphires, etc. Pamiętacie, szatan jak kusił Jezusa? Do you remember how the devil taught with Jesus? Szatan naprawdę był głupi, nie? The devil was really stupid, you know? Widząc, jak jest chwały, jakie jest bogactwo w niebie. When he saw what is the glory and the wealth in heaven. Ale Jezus był słaby, był w jego słabości. But Jesus was in the weak stanie słabości. Was in the weak point. I szatan przychodzi do niego i mówi, patrz, cały ten bogactwo tego świata. And the devil said, look at this all wealth of this world. Jak tylko ty się pochłonisz i tak dalej, wszystko co widzisz, piękne rzeczy i tak dalej, to będzie twoje. The moment you will bow to me, everything you see will be yours. Ile razy szatan tak się ukradł? How many times the devil tried to steal from you like this? Ile razy? How many times? Zastanów się. Think about it. Na ile kochasz swojego Boga? How much do you love him now? Czy tylko chcesz mówić i nie czynić? You just do you want to just say and not do? Na zakończenie. For the end. Chcesz powodzenie w swoim życiu? Do you want success in your life? Tak jak mówi apostoł Piotr. As apostle Peter says. To jest drugi Piotr, rozdział pierwszy, werset 10. Second Peter. Rozdział pierwszy, werset 10. To tym bardziej dołóż się starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie pokniecie. Wherefore, either rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure.
For if you do things, you shall never fall. 2 Piotr, rozdział 1, werset 10. 2 Peter, first verse 10. Dołóż się starania. Try. To jest, co Bóg chce dla was dzisiaj. This is the thing God wants you for. Czyli masz coś czynić od dzisiaj. Do things for today. Dołóż starania. Try. Aby swoje powołanie wybranie umocnić. Try hard so you will strengthen your calling. I jeżeli tego nie zrobicie, but if you didn't do that, będzie wam bardzo ciężko. You will have very hard time. I ta modlitwa, które mamy czwartkowe, and the prayers we have on Thursday, jest, żeby umocnić, is to strengthen us. Żeby właśnie twoje powołanie i wybranie i nasze umocnić. To strengthen your calling. I czyniąc tak, and do this, nigdy się nie popniecie. You will never fall. Nigdy. Never. Męczysz się. You are tired. Struggling. You are struggling. Jesteś rozczarowany albo rozczarowany. You are disappointed. Patrzysz na twoje ciało, że już nawet nie masz siły. You just look at your body and you see that it doesn't have strength. Patrzysz na twoje życie i te braki, które masz. You see your life and the loss you have. I myślisz, że drugiego człowieka ma lepiej od ciebie. And you think that another person knows better? W tym tygodniu miałem rozmowę z biznesmenem. This week I had a conversation with some businessman. Jest jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. He's one of the richest people in Polska. I kiedy rozmawiałem z nim, when I was talking with him, wiecie, on jest tak sam jak ty i jak ja. No, he's the same like you and me. I miał te same problemy i ma te same problemy co ty, co ja. And he has the same problems as you and me. Zdrowotne. Well, health. Sytuacje. Situations. Z rodzicami albo z rodziną. With parents or family. I nie wie, co ma zrobić, co nie. And he doesn't know what to do, what not to do. Czuje się bez siły, co do pewnych zagadnienia albo sprawy, które ma do załatwienia. He feels strengthless with some things we need to do. Ale kiedy się patrzy na niego, but when I looked at him, wiadomo, pełny luksus. Luxury. Ma samochód jak należy. Yes, ma jeden z tych największych biznesów. He has one of the biggest businesses. Zarabia miliony. He earns millions. Ale jak jesteś na płaszczyźnie człowiek do człowiek z nim? But when you speak to him like human to human. Jest tak sam jak ty, jak ja. He's the same like me. Diabeł kradł. Devil steals from us. Niech wasze bogactwo będzie w niebie. Let your wealth be in heaven. Zachęcam was, abyście zastanowili się nad swoim życiem dzisiaj. I encourage you to think about your life. I zapytali Boga, czego On oczekuje od was. And ask God what He expects from you. A jestem przekonany, że On odpowie. I am sure He will answer. Dzisiaj Jezus zaprasza, abyście zostawili wszystko i poszli za Nim. Całkowicie. Wiem, że dla niektórych to nie będzie łatwe. I know it's not, it will not be easy for some. I nie jest łatwe. It's not easy. Ale z drugiej strony, but from the other hand, skoro że kochasz, chcesz jak najlepiej służyć swojemu Panu. If you love God and you want to serve Him in the best way. I doświadczysz Jego moc w swoim życiu. And to experience His power in your life. To dziś jest ten dzień. Today is the day. By podjąć ten krok. To this step. Dlatego dzisiaj w pełny zaufanie. So today with full trust. I zachęcam was, abyście to czynili. I encourage you to do this today. Powiedz. Say. Oto jestem. Here I am. Poszli, Panie. Send me, Lord. Oto jestem. Here I am. Sługę twoje słucha. Mów to. Please talk to me. Oto jestem. Here I am. Przekaż mi, co mam czynić. Please tell me what to do. I będę to czynił. And I will do this. I wtedy jestem przekonany. And I am sure. Że wasze życie diametralnie będzie się zmieniło. I am convinced that your life will be changed entirely. I wiecie, co jest najpiękniejsze w tym? You know what's the most beautiful thing in this? Jak wasze życie diametralnie będzie się zmieniło. When your life will be changed entirely. Ten kościół będzie diametralnie zmieniony. This church will be changed entirely. Ten kościół będzie uznał
i będzie poznawał rzeczy, które ucho jeszcze nie słyszało i oczy nie widziało. This church will get knowing things which I didn't see and you didn't hear. Wasze zmęczenie, wasze zmęczenie. Your exhaustment. Pamiętajcie, że radość Pan jest waszą siłą. Remember that the joy of the Lord is your strength. Radość Pan. Joy of the Lord. Nie twoje zdrowie. Not your health. Nie twój portfel. Not your wallet. Co będziesz jadł, albo co się obierasz, albo w czym się obierasz. Your, what you will be eating, what you will be wearing. To daje może satysfakcję, ale na moment. It maybe gives you satisfaction, but just for a short time. Ale idź i pójdź za Jezusem. But to follow Jesus. To jest najlepszą rzecz, którą możesz się mieć. It's the best thing you can do. Amen? Amen. Proszę Was o powstanie. Please stand up. Wierzę, że pragniesz. I believe you desire. Całkowicie muszę poświęcić się i odnaleźć w Nim. To entirely sacrifice to Him and to be in Him. Odnaleźć w Nim pełny sensu życia i wiary służby. To find Him, in Him a full sense of life. Nie tylko być błogosławiona, bo błogosławiona. Not only to be blessed. Ale być w pełni błogosławiona, bo błogosławiona. But to be fully blessed. W swoim życiu. In your life. Nie dla Ciebie. Not just for you. Ale dla Jego chwały. But for His glory. Dlatego dzisiaj zachęcam Cię. So today I encourage you. Jeżeli któryś z Was chce oddać całkowite swoje życie i pójść za Niego, na to zaproszenie powiedzieć tak. If some of you wants to say yes and to His invitation, and fully sacrifice your life. Podnieś swoją rękę. Please raise your hand. Podnieś swoją rękę. Please raise your hand. I ta ręka będzie ten krok wiary, posłuszeństwo, ten krok miłość wobec Twojego Pana dzisiaj. And the step of faith will be the obedience of your Lord. I to wierzę, że to przynosi nowy początek w Twoim życiu. I believe it will bring you a new beginning in your life. Nie zadowolaj się swoim życiem, jak masz dzisiaj. Please don't be satisfied with your life you have today. Bo Bóg ma daleko więcej, nawet co prosisz, co myślisz, że potrzebujesz w Twoim życiu. Because God has much more, even more than you ask for today. Wierz w Nim. Believe in. Bez wiary podobać się Jemu nie możemy. You cannot be, you cannot please God without faith. Niech Twoja wiara dzisiaj będzie Twoim błogosławieństwem. Let your faith be your blessing. Hallelujah. Hallelujah. Jeśli ktoś jeszcze, to jest ta chwila jeszcze. Hallelujah. Tak, Panie, dziękuję Ci. Chwała Ci za te ręki, które się podnosiły. Panie, dzisiaj dziękuję Ci, że na Twoje zaproszenie mówią, tak jest. Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj nastąpi ten przełom w ich życiu. Panie, ta miłość, którą wyznali do Ciebie, niech dzisiaj, Panie, będzie jeszcze coraz więcej, każdego dnia od dziś, aby, Panie, doświadczyli, Panie, Twoje namaszczenie i także, że Ty, Panie Boże, będziesz prowadził ich i każdą rzecz, którą będą doświadczyli albo doświadczyli naszej w życiu, Panie, Ty będziesz dał rozwiązanie, bo oni poszli za Tobą. Halleluja! I, Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj bądź ożywieni przez mocy Ducha Świętego. Niech Duch Święty odnawia waszego umysłu, wasze serce. I każde potrzeby niech będą napełnieni z nadzieją i wiarą, że Bóg was dał już wam tego wszystkiego, co potrzebujecie. Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj będziesz się namaszył ich i będziesz przechadzał się. I Panie, za to, że mówili, tak, jestem, odpuść wszystko, co dotyczy mojej życia, aby pójść do Boga, Jezus. Panie, niech to błogosławieństwo, niech, Panie, to, powiem tak, ten cudowny plan, który masz dla nich, nie realizuje się w imię Jezusa Chrystusa. Panie, dziękuję Ci, że ich życie diametralne będą się zmieniały, bo dzięki temu, Panie, Twój zbór, Panie, będzie doświadczył nowe rzeczy. Panie, doświadczają nowe sfery, Panie, w swoim życiu, Panie, dotyczące, Panie, Twoje błogosławieństwo, Twoje namaszczenie, Twoje, Panie, hallelujah, działanie przez nich.
dziękuję Ci, że powołałeś się. Dziękuję Ci, Panie Boże, że nie chcą tylko być, Panie, słuchaczami, ale wykonawcami, aby w duchu i w prawdzie uwielbiali Ciebie, funkcjonowali i działali, Panie, aby chodzili pełną wiary, zaufanie, że Ty jesteś Bogiem, który wszystko uczynił i ma zaplanowanie. Panie, chwała Twoja staje się w życiu. I każdy, Panie, rzecz, który był do tej pory problemem, coś, które jeszcze mieli poświęcić, coś, które jeszcze wiedzą, że mieli je robić, Panie, wierzę w Duchem Świętym. Od dzisiaj, by to mogli to czynić się robić, gdyż Ty, Panie, posilasz ich i namaszisz ich, uwalniasz ich, halleluja, i przydaj im wiarę. Przydaj im, Panie, tą chęć, Panie, i dziękuję Ci, że to nastąpi. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to posłuszeństwo. I dziękuję Ci, Panie Boże, że dzisiaj rozumieli, Panie Boże, że najlepsze życie jest spójrz za Tobą całkowicie. I dziękuję Ci, Panie, że Ty wytrzymasz ich i Ty, Panie, będziesz posilał ich i dajesz im wytrwać w Tobie. Błogosławiony ten, który, halleluja, trwa w Tobie, bo Ty trwasz w nim. A wtedy, Panie, kto może być przeciwko nam? Nikt, bo ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest w tym świecie. I za to Ci dziękuję, Panie Boże. Niech tak będzie dla chwały Twojej w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Was Bóg błogosławi, drodzy. Trzymajcie się, bo warto. Warto. Nie ma innej opcji. A więc jeszcze jedno ogłoszenie. Proszę usiąść. Niedziela 24 listopada.